Cichy, zróbmy przerwę. Po tej herbacie muszę się odlać. To nie po herbacie, tylko z zimna. Z zimna? Małecki zrobił zdziwioną minę. Tak, jest zimno, a to powoduje stres. A jak się denerwujesz, to lejesz i się odwadniasz. Dlatego na mrozie trzeba uzupełniać płyny tak samo jak latem na plaży. A ty skąd o tym wiesz? Nie pytaj, tylko lej i idziemy. Nie wolno się zatrzymywać. Ciszewski ruszył przed siebie. Każdy krok stawiał z wysiłkiem, bo nogi zapadały się w głębokim śniegu. Uszedł może kilkanaście metrów, gdy kątem oka dostrzegł, mijający go niewyraźnie cień. Małecki nie może chyba tak gnać, pomyślał, spojrzał w bok. To nie był Małecki. Białe, postrzępione kłęby, przypominające gęsty dym, pędziły, pochłaniając wszystko, co stanęło im na drodze. Odwrócił się w stronę, gdzie przed chwilą zostawił aspiranta. Mimo ciasno przylegającej czapki poczuł, jak włosy stają mu dęba. Za plecami nie było już nic. Biała ściana zbliżała się z ogromną prędkością. Zanim zdążył zareagować, widoczność spadła niemal do zera. Wyciągnął przed siebie rękę. Nie widział rękawiczki. Zniknęła jakby włożył ją do szklanki z mlekiem. A do tego zrobiło się cholernie cicho. Tak cicho że słyszał dzwonienie w uszach. Małecki! krzyknął z całej siły, ale usłyszał zaledwie stłumiony głos. Odpowiedzi nie było. Stał zastanawiając się, co teraz, i nic, zupełnie nic nie przychodziło mu do głowy. Pomyślał, co prawda, że powoli ruszy tam, gdzie zostawił kolegę, ale w tych warunkach mogli się minąć ledwie o krok. Dlatego lepiej było stać i czekać z nadzieją, że może za chwilę mgła się przerzedzi. Jakiś czas mógł w końcu zaczekać, tylko jak długo. Minuty mijały, a mimo to Ciszewskiemu wydawało się, że czas zupełnie się zatrzymał. Stał w białej pustce i bał się ruszyć. Wokół było tak cicho, że słyszał swój oddech, a nawet serce, które waliło mu jak młotem. Powodzi zaczęło do niego docierać, że wpadł po uszy w gówno, z którego trudno będzie mu się wydostać. Musiał działać. Schylił się i próbował odnaleźć własne ślady. Na próżno. Nic nie widział. Przed oczami przebiegały mu tylko małe, błyskające iskierki. Za nic nie mógł odnaleźć w śniegu drogi, którą przed chwilą szedł. A przez to szukanie zupełnie stracił orientację i nie miał pojęcia, z kto, skąd przyszedł. W głowie zaczęło mu szumieć. Uświadomił sobie, że to pewnie z powodu hiperwentylacji. Ze zdenerwowania oddychał zbyt szybko. Powietrze wpadało do płuc i zanim zdążyło natlenić krew, następował wydech. Wiedział, że jeśli się nie uspokoi, będzie jeszcze gorzej. Może nawet stracić przytomność, co w tej sytuacji oznaczało śmierć. Ta myśl mu nie pomogła, mimo to z całej siły wstrzymał oddech na kilka sekund, a potem powoli wypuścił powietrze. Powtórzył to jeszcze dwa razy, zanim poskutkowało. Uspokoił się i oddech wrócił do normy, a wraz z nim myślenie o znalezieniu wyjścia z pułapki. I wtedy poczuł, że ktoś go łapie za ramię. Dzięki Bogu Małecki odetchnął surgą. Ale to nie był małecki. Z bieli wyłoniła się twarz mężczyzny. Widać było tylko czapkę, żółte gogle i kilkudniowy zarost. Poczuł oddech, cuchnący alkoholem i tanimi papierosami. Złap mnie z tyłu za kurtkę i choćby nie wiem, co nie puszczaj, powiedział chrapliwym głosem. A potem się odwrócił i zaczął iść. Ciszewski wykonał polecenie, mimo że nie miał pojęcia, skąd nadszedł ratunek. Zrobili kilkanaście kroków, brodząc w śniegu po kolana. Mężczyzna zatrzymał się i nasłuchiwał, choć nie było nic słychać. Potem ruszył raptownie w lewo i zrobił kolejne kilkanaście kroków i znowu słuchał. W końcu z trudnej do zniesienia ciszy przebił się jakiś stłumiony dźwięk, jakby ktoś uderzał rytmicznie w duży bęben. Ale mężczyzna wcale nie poszedł w, st w stronę, z której dobiegało głuche dudnienie, zrobił parę kroków w przeciwnym kierunku. Niespodziewanie z mlecznej bieli wyłoniła się postać Małeckiego, który darł się w niebo głosy, a w wyciągniętej ręce trzymał pistolet. Widząc ciemne postaci, rzucił się w ich stronę i złapał z całej siły. Był przerażony, twarz miał czerwoną, nie wiadomo czy z zimna, czy od krzyku. Trzymał się kurczowo nieznajomego, jakby był kłodą na środku oceanu. Schowaj tę pukawkę, bo nas pozabijasz. Nie pozabijam. Naboje się skończyły, odpowiedział zdenerwowany, ale posłusznie wykonał polecenie i zapiął kurtkę. A teraz idziecie za mną. Gęsiego, krok w krok i ani się ważcie zatrzymać. Trzeba się spieszyć, bo za chwilę będzie burza. Mężczyzna ruszył równym tempem, wprawnie przedzierając się przez zaspy. Nagle gdzieś z boku usłyszeli szczekanie i pod ich nogami pojawił się nieduży brązowy kundel. Biegł przy nodze faceta, jakby się doskonale znali. Po kilkudziesięciu metrach poczuli pod stopami twardszy śnieg, a zaspy zniknęły. W milczeniu stawiali kroki, wpatrując się w plecy przewodnika. Czas wlókł się niemiłosiernie. Ciszewski czuł zmęczenie, ale nie odważył się poprosić o chwilę odpoczynku. Małecki też ledwo powłóczył nogami. Minęło pół godziny, gdy po ich lewej stronie zamajaczyło coś ciemnego. Z sekundy na sekundę cień stawał się większy i był coraz bliżej. Nagle tuż przed nimi wyrosła żółta ściana pokryta blachą trapezową. Wzdłuż niej dotarli do narożnika budynku. Kilka kroków dalej trafili na kamienne schodki. Drzwi otworzyły się z jękiem i wpadli do środka. Tośiek! Już się bałem, że będziesz nocował na kaczym dołku! Czarski wybiegł z kuchni wołając tubalnym głosem. Pies ujadał, skacząc i biegając po sali. Ja też. Widziałem, co się święci, i chciałem zostać ale w ostatniej chwili zobaczyłem, jak lezie tych dwóch baranów. To panowie policjanci, Czarski skrzywił się niewyraźnie. Tosiek, zapytał Ciszewski, patrząc na faceta, który wybawił ich z opresji. Tak, Tosiek. Antoni Madejek? zapytał tym razem z niedowierzaniem. Tak, a bo co? Bo my właśnie do pana. Do niego? gospodarz zrobił wielkie oczy. Właściwie nie do niego, tylko po niego, w związku z morderstwem Stecia. Stecia? A co ja mam do tego? Teraz Madejek wytrzeszczył oczy ze zdumienia. Musimy pana zatrzymać w związku z paczką. Nie dokończył, bo gospodarz przerwał mu bez pardonu. Dobra, na razie ja was wszystkich zatrzymuję. Heniek Czarski, jestem kierownikiem tej budy. Rozbierajcie się. Nie czekając na odpowiedź, odwrócił się w stronę kuchni i krzyknął. Aniu, kotlety smaż! Mamy tu z panami poważne sprawy do omówienia i bezporządnej porządnej zagrychy się nie obędzie. Jest to jedna ze scen powieści: Tak będzie prościej. Prawdę mówiąc, jest ona na stronie 248, ale to od niej zacząłem pisać tę książkę. Po prostu, scena gubienia się we mgle w górach wydała mi się bardzo interesująca. Potem już trzeba było do tego wymyślić całą resztę historii, którą zaczerpnąłem z prawdziwych wydarzeń z morderstwa przewodnika sudeckiego Tadeusza Stecia. Jeśli chcecie poznać tę historię, musicie sięgnąć po książkę Tak będzie prościej. No bo tak będzie prościej po prostu ją przeczytać.